Namaste, moi przyjaciele. Jak tam? Ciepła pogoda nad Nilem? We hit the bureau for you, Dave. I'm done. Yes, I saw that. Meet me at the court center and I'll debrief you. I'm out, Davey. From now on, done. I appreciate that. I'm trying my best for you, but you and Trevor attacking Meriwether? Repeatedly? It doesn't help. That's Trevor's thing. Whoever's thing it is, it's unauthorized and it's dumb. They've been sniffing around my office. We really need to talk. Really? All right. I'll come to the court center. Fuck! Who wants more? I'm totally full, and I think the kind thing to do is to stop Jimmy from eating anything else. I went to Burger Shot earlier anyhow, but thanks, sis. I'm glad you're no, tutaj out. Sobie pizdziaczka jedliście, tak? A wy, serem. To jest moja żona? Ona taka pełna? Kurde, myślałem, że taka jest sąsiadka. To jest moja żona, nie? Jimmy's trying and failing to get fit. Yeah? And I should only a to moja córeczka. No, córeczka poszła w stronę... Ale tatuaża ona ma. W stronę mamusi. W ogóle te dzieci jakieś takie wydzierane. O co tu chodzi? Dobra, słuchajcie, moi hindusy przyjaciele. Także rodzina wróciła, są problemy znowu na głowie. Nie wiem, jak to robić. Jogę uprawiać? Dobra, chuj, dla relaksu zrobię tę jogę. Niech mi będzie. Wsadź tam tego iFruta. Jedziemy. Lewa noga, prawa noga. Wdech, wydech. Dobrze. On nie jest taki gruby, całkiem nieźle się trzyma. Wygląda lepiej niż ja. Puszczamy. Pięknie. I koniec, tak? Sam myślałem o tym, żeby się na jogę zapisać. To podobno fajne to. To tam właśnie wy, moi hinduscy bracia, non-stop to robicie rano i wieczorem i po obiedzie i po śniadaniu. To podobno dobrze robi. O, teraz będzie ciężko. Podnieś tą dupę. Tę dupę podnieś. Dobrze. I powietrze. O, tak. I koniec, co? Pięknie? Ach, chuja tam koniec. Trochę mnie to relaksuje. To jest takie trochę w cyberpunku. Nie wiem, czy graliście w tego cyberpunka. Tam z kolei są takie spotkania z takim kurwa mnichem, nie? Oj, coś spierdoliłem. No, i z tym mnichem to jest takie podobne doznania, taka podobna trochę mechanika jak tutaj. Kurwa mać, ruszyłem myszą, fakt. Ja pierdolę. Trzymaj. Ciągnij. Jest. Dół. O, cysk niżej. Dawaj, trzymaj. Wypuść. Bardzo dobrze. Robisz to jak Lewandowska. Lewandowska i ta kurwa... nie wiem teraz tych dziewczyn, które tak ćwiczą, to jest sporo, co? No robiło się ich. WF-istki. I... O! Wypuszczamy. Spokojnie. To nawet trochę mnie relaksuje. No i tak to właśnie wygląda to rodzinne życie, nie? Jest salon, siedzą, oglądają. Shouldn't you guys be doing something? Shouldn't you? Nie poddam się. Słuchajcie, nie poddam się, bo mi się wypierdoliło wszystko. Czasami mi się wypierdala, nie wiem czemu. Dobra karta graficzna, kurwa, dobry dysk. No płyta główna nie jest jakaś może najnowsza. O, majteczki wciąga. No właśnie, jak tutaj nie szanować tego gościa. Znowu wyglądasz trochę, jesteś ujebany jak świnia, ale jebać to. Próbujemy znowu. Powiem wam, co się stało, kiedy mi się wyjebało. No, jechałem wykonać takie zadanie. Pojebane zadanie. To zadanie z tym deweloperem, ale... Kuszące w tym zadaniu jest to, że... On obiecywał, że spotkał najpiękniejszą... Kurwa, wyłącz to. Wyłącz to jebane country. Że spotkał najpiękniejszą dziewczynę w mieście. I będę mógł z nią odbyć stosunek, nie? To chyba... Gra warta świeczki. Ten Josh. Kumacie, o co chodzi. Tu jest strona. Wyszukaj posiadłości. Nie wiem, tu zobaczę. Wskazówki dojazdu. Tak? Jest. No i jechałem sobie tak, jak teraz jadę, ale kurwa... Jakiegoś tam przychodnia przejechałem, chciałem mu pomóc. Portfel mu ktoś zajebał, czy coś takiego i... No i doszło do takiego... Doszło do rzeźni właściwie. Cztery gwiazdki. O, tutaj, to samo było. Gdzie? Ale teraz... Drop it, or I'll drop you like a bad habit. Kurwa, nie wstaniesz już, jebańcu. To przecież miałem te problemy ostatnio. To się za każdym razem odpala, widzicie. Dawaj ten portfel. Ale tym razem... Dobra, czekaj. Jak to się chowało broń? I find myself suffering from a momentary attack of goodwill. Oh, you are such a sweetheart. No ostatnio przez ten atak empatii to kurwa 450 dolców mi zostawiła. Weź kurwa. Sfrajerzyłem się znowu. Straszliwa rzeźnia, cztery gwiazdki, wiecie. Trzy helikoptery, jakieś służby specjalne. Jeszcze tylko wojska nie wysłali.
Swoją drogą muszę kiedyś doprowadzić do takiej sytuacji, bo jestem ciekaw jak to wygląda, bo chyba nigdy chyba nie miałem 5 gwiazdek. No i kurwa ten, musiałem uciekać do oceanu, wziąłem sobie skuter, zacząłem spierdalać i już całkiem nieźle mi szło. No i się zawiesiło kurwa, nie wiem. Czasem jest tak, że mi się zawiesza, czasem jest tak, że kurwa się nie zawiesza, rozumiecie? Wiecie o co chodzi, trzeba znaleźć tę reklamę, że nieruchomość do sprzedaży. Nie lubię takich zadań, ale okej, no ta gra nie jest najnowsza. Bo część tego rozwaliłem, część nie. Tego kurwa nie ma, zaraz zadzwonię tego frajera. W sumie to ja tu jestem frajerem, że ja to próbuję zrobić. Dawaj ten telefon. Dzwoń. Pewnie kurwa nie odbierze. You've reached Josh Bernstein Realty. I'm out making dreams come true. Kurwa mać. Leave a message and you... No nie ma tutaj tej reklamy, co? Spieprzaj. Spieprzaj, cwaniara. Kurwa, jakie durne zadanie, no, ale... Wydaje mi się, że z jedna albo dwóch reklam jeszcze nie załatwiłem. No ja wcześniej to robiłem, kurwa. Coś próbowałem. Aż w końcu w pewnym momencie się zapałem na tym, kurwa, co ja robię? Pojebało mnie? Kurwa, tu ładnie mieszkałem. O, to wygląda jak ta reklama. 13 z 15, 13 z 15. Wiecie o co chodzi. Jeszcze dwa znaki, kurwa. Kurwa, ci jak się tutaj skorkowali. Ja pierdolę, jaki to ruch. Słuchaj, nie wkurwiaj mnie. O, jest! No chodź. Słuchaj, dziadku. Dawaj kasę, kurwa, jeszcze. To jest znak. Ja pierdolę. No i teraz szukanie tego ostatniego, to będą jaja, co? Będziesz mi, kurwa. O, ja pierdolę, już jest. I od tego się właśnie zaczyna. Ja tu próbuję pracować. Spierdolił. Czekajcie, chcę to zrobić. Bo tutaj są idealne wręcz warunki. Jak mnie znajdą, to skaczę. Znaleźli. Dobra. Aha! Będzie udany, czy nie? O kurwa. Grubo. Znowu nieudane. Co więcej... Jest! Kurwa, patrzcie, tego ostatnie. Jest! No to dzwonię do niego, kurwa. Jest! Avery ma tak mało reklam, że może pomyśleć, że... Ej, kurwa! Spierdalaj! Kurwa. Trochę się zarobiło, się w lepszej dzielnicy mieszka i o, jakie zachowanie. Avery ma tak mało reklam, że można pomyśleć, że wypadł z biznesu, spotka się ze mną w motelu we wschodnim Los Santos. Dobra. Jedziemy od razu. Jadę po nagrodę. Narobiłem się. 15 reklam, kurwa. To mało? Najpiękniejsza kobieta w mieście. Jak oglądałem ostatnio taki dokument na Netflixie. Harry Dean Stanton, nie wiem czy kojarzycie. To jest taki koleś już. Umarł niedawno już niestety. Zawsze grał takie postacie charakterystyczne, takie trochę charakterystyczne. U Lyncha grał, kurwa, u tego. W pierwszym Obcym, czyli Obcy, 8 pasażer Nostromo. Grał tego kolesia, z tego kota krzyczał. Ej, kitty, kitty, ej, kitty, kitty. Potem go Obcy zjadł. No i chodzi o to, że no on tam mówił, że jak był młodszy, karierę rozwijał, no to zresztą z Jackiem Nicholsonem przez jakiś czas mieszkali w jednej chacie.
No to generalnie cały czas miał mnóstwo kobiet, no. Mimo tego, że jakiś za ładny nie był. No, ale wiecie, kariera. Fajni koledzy. No i ten. Hollywood, te sprawy. Mówią, że tak, że generalnie wszystko się do tego sprowadza. Dlatego się wziął za aktorstwo, bo chciał zaliczyć. I wszyscy chcą tylko zaliczyć. I ja tutaj chcę też zaliczyć, no. Ja, Trevor, Franklin i Michael, no. Też Michael teraz rodzina wróciła, to pewnie mu coś odjebało i nie chce zaliczyć, ale... Słuchajcie, wszystko wróci do normy. Mam nadzieję, że on się nie będzie jakoś tam... że się wywiąże z tej umowy. Motel... Queensgate. Dosyć tani, kurwa. Jest. No, chłopie. Oh, there you are. Tony, wasn't it? Here I am. You taught that bastard. Yeah, maybe. All right. Well, you earned it. Room 9. She's right up there. Go for it, man. She's... well, you just knock yourself out. Okay? Okay. Posuń dupę. Co mam z tobą iść? Pokój 9, mówisz, tak? Osiem. Pizza. No, w końcu. Jeśli człowiek napracuje, to przychodzi nagroda, nie? I co, nic nie zobaczę? Hey! Hope you had a good time up there. Oh, listen, I don't know if you feel up for it or anything, but maybe you could go give Lenny a wake-up call. This is what he looks like, right here, okay? Now, I think you can find him. He'll be doing some showings over Rockford Hills today. I'll give him more than a wake-up call. That's it. That's it. I love you. I love you. I love you, man. I love you. Super, że mnie kochasz, ale wiesz co? Znajdźcie Fierego w Rockford Hills. Muszę samochód zmienić, bo to niedobrze wygląda. Oh, hey, that's my car. Yeah, I'm taking it. Well, look after it, please. I'm late on the payments. No, ty jesteś zawiedziony, no. Po jego reakcji widzę, że było dobrze. Tam nie było tam, że tam była jakaś dmuchana lala, czy chuj wie co, natomiast... Ale chciałbym coś zobaczyć, coś, cokolwiek. If it isn't my favorite real estate broker. Tony, buddy, are you in Rockford Hills yet? Almost. Good. I forgot to tell you. Avery drives a green Comet. Nah, don't worry, I'll find him. And after I scare the living shit out of this guy, I get some more bouncy, right? Oh yeah, of course. But Tony, listen, I kind of told him that you were coming. So much for the element of surprise. I want him to know who's behind the pain that he's about to experience. Listen, I gotta go. Don't let me down, bud. Cały czas jestem zawiedziony, że nie widziałem tej dziewczyny. Najpiękniejszej dziewczyny w mieście, no. Jest tak trochę jak ta kawaliska z Pulp Fiction, albo ta walizka z filmu Ronin, tak? No, nie wiadomo, co jest w środku. Hasło tylko zostało rzucone, ale kurwa... Ja pierdolę, ale mi zajechał. Co, trzeba to zmienić, bo zwariuję zaraz. Zielony samochód. Zobaczcie, jak biega. Hey you, facelift! Come here a second. Did you say? What did you call me? Have you seen an old guy with a green Comet? Lenny Avery. Lenny? I love Lenny. He got me a deal in a 9-bed Tudor Tuscan last year. I saw him showing the house just up the street on the left. Say hi from Rosalind. Oh, I will. Yes, can say that, huh? Kurwa, spierdolił. Dobrze. Trzeba strasznie trzeba go zajebać. Lenny, pull over! Let's talk! You stay the hell away from me! I have a message from Josh Bernstein! Oh god, just leave me alone! The things I do for bouncy bouncy. No patrzcie, jak się wystraszył, no.
Lenny, kurwa. Zaraz się koła przestrzelaj, Lenny. Czy jedna poszła? Lenny, don't make this any worse than it already is! Oh god, this can't be happening! What do you want? Did I sell you a property in the North Chumash development? Kurwa, nie wiedziałem, że jesteś takim starym dziadem. Away from Josh's business, or next time I won't be so gentle. Okay, okay, I got it. Just calm down. Nobody needs to get shot. Is that supposed to intimidate me? No i co? Nie wiem, co to było.